Koncepcja jest taka. Robimy co 10 metrów takie sobie rowki. Będzie wlewana specjalistyczna żywica. I podobno ma ta kostka się nie ruszać. Podobno ma nie wypadywać. Zobaczymy, co spłodzą tym razem nasi eksperci od drogownictwa. Najnowsza technologia, na pewno taką treść usłyszymy. Ale ile to kosztuje? Czy będą rezultaty in plus? Wątpię. To nic moim zdaniem nie zmieni, ale ktoś tutaj będzie udawał, że próbuje to naprawić.